Cześć i witam Cię w kolejnej mikrolekcji. Tym razem zmieniamy temat. Zostawiamy już podatek dochodowy PIT, a przechodzimy do kwestii bardziej rachunkowości. Dzisiejszym tematem to jest właśnie kwestia bilansu. Bilansu, który jest elementem sprawozdania finansowego, jednym z wielu, natomiast bilans zawsze w naszym sprawozdaniu finansowym się pojawi, czyli nieważne, czy mamy do czynienia z jednostką mikro, czy z jednostką małą, czy z jednostką dużą, bilans zawsze pojawi się w sprawozdaniu finansowym. Będzie on jednak miał różny zakres informacji, czyli dla jednostki mikro będzie po prostu najmniej tych informacji, dla jednostki małej więcej, a tutaj na ekranie mamy bilans dla jednostki dużej. Jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, o których nie można zapomnieć właśnie analizując bilans, czy przygotowując bilans, to po pierwsze oczywiście mamy aktywa i pasywa. Aktywa, czyli to, co nasza jednostka posiada, a pasywa to w jaki sposób sfinansowała tak naprawdę to, co posiada, czyli źródła finansowania. W aktywach dzielimy tradycyjnie na dwie grupy. Pierwsza część to są aktywa trwałe, czyli te, które są jakby najtrudniej zbywalne. Mamy tam właśnie wartości niematerialne i prawne, mamy środki trwałe, w budowie, mamy również należności długoterminowe, czyli takie powyżej 12 miesięcy, czy inwestycje długoterminowe, czyli to, co jest najbardziej trwałe w naszej jednostce gospodarczej, czego normalnie nie zużywamy, nie sprzedajemy w okresie najbliższych 12 miesięcy, licząc, uwaga, od dnia bilansowego, czyli dnia, na który sporządzamy nasz bilans. Oczywiście mamy określone zasady, według których wykazujemy pewne składniki w bilansie, czy dla przykładu środki trwałe wykazujemy w największym uproszczeniu wartości tak zwanej netto, czyli wartość początkowa minus odpisy umorzeniowe, minus odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. To jest taka najprostsza definicja, w jakiej wartości wykazać środki trwałe. Jeżeli chodzi o tą, można powiedzieć, trwałą część, ale po stronie pasywów, no to to są po prostu kapitały i fundusze, czyli nasze kapitały wniesione do naszej jednostki, na przykład kapitał zakładowy w spółce z o.o. jest ten kapitał, który jest wpisany i ujawniony w KRS. Będzie też kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, ale uwaga, pojawi się tutaj również zysk lub strata z lat ubiegłych oraz zysk czy strata z bieżącego okresu i odpisy z zysku netto w trakcie roku obrotowego. I ta druga część, zaczniemy najpierw od właśnie strony pasywów, no to są kwestie zobowiązań, czyli albo nasz majątek sfinansowaliśmy kapitałem wniesionym do spółki, kapitałem wygenerowanym w postaci zysku, albo sfinansowaliśmy go po prostu zobowiązaniami. I tu znowu będzie podział na najpierw na rezerwy na zobowiązania, później zobowiązania długoterminowe i następnie zobowiązania krótkoterminowe. Pewnie już zauważyłeś, że zmieniliśmy tablicę. I na koniec po stronie pasywów mamy jeszcze rozliczenia międzyokresowe. Oczywiście te na przykład bierne albo rozliczenia międzyokresowe przychodów. Jeżeli chodzi natomiast o tą część obrotową, czyli te najbardziej płynne aktywa, no to mamy tutaj przede wszystkim zapasy, czyli będziemy mieć materiały, produkty, towary, zaliczki na towary i później pojawia się cała grupa należności krótkoterminowych z podziałem właśnie na tytuł tych należności, a więc z tytułu dostaw, z tytułu publiczno-prawnych i na samym końcu pojawią się inwestycje krótkoterminowe, czyli te aktywa, które są najbardziej płynne w naszej firmie, a najczęściej będą nimi środki na rachunkach bankowych albo środki pieniężne w kasie.
ostatnią pozycją, a właściwie dwoma ostatnimi pozycjami, które pojawiają się w aktywach, są to dwie pozycje, które tak naprawdę zostały przeniesione jakiś czas temu z pasywów. Czyli tak naprawdę mamy tutaj należne wpłaty na kapitał podstawowy i udziały własne, które właśnie zostały przeniesione z pasywów, wcześniej były wykazywane w kapitałach jako kwota ujemna. Jeżeli Cię interesuje więcej tematów właśnie związanych z bilansem i zamknięciem roku w firmach prowadzących pełne księgi z przygotowaniem rachunku zysków i strat, zajrzyj koniecznie na szkolaksięgowości.pl/skarby i znajdziesz tam 134 punkty, które trzeba uwzględnić zamykając rok. Nie można o nich zapomnieć, właśnie prowadząc pełne księgi i przygotowując się do zamknięcia roku. To tyle na temat bilansu i do zobaczenia w kolejnej mikrolekcji.